Witam. Zostałam poproszona przez mojego znajomego o imieniu Zbigniew do odczytania na swoim kanale listów, które skierował on do Ministerstwa Cyfryzacji. Dzisiaj będzie pierwszy z nich. Te listy stanowią odezwę o ostracyzmie do tej komórki rządowej, która to odpowiada za rejestrację Organizacji Świadków Jehowy. To może z kolei zainspirować i zachęcić inne osoby do takiego samego kroku. Gdyby takich listów przyszło dużo do Ministerstwa Cyfryzacji, to kto wie, być może zrozumieliby, że jest tutaj jednak duży problem. Zdaniem mojego znajomego, zresztą sama się pod tym podpisuję, trzeba mówić o praktykach, które mają tam miejsce, jak najgłośniej. Są one destrukcyjne, a na dodatek ukryte. Jak zresztą wszystko, czego usilnie chce się ukryć i nie pokazać. W społeczności Świadków Jehowy jest wiele bardzo dobrych, szczerych osób, jak nie większość, które są tam tylko dlatego, że obawiają się mocy ostracyzmu. Więc czytam. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o zbadanie zgodności z prawem RP praktyki ostracyzmu, czyli rozbijania rodzin, unikania byłych członków przez aktualnych członków organizacji religijnej znanej jako Świadkowie Jehowy w Polsce. Powodem mojej prośby jest utrzymujący się, zwłaszcza od 1981 roku, fakt przykrego i nieludzkiego ostracyzmu względem osób, które dobrowolnie opuściły tę religię. Ta bolesna praktyka unikania byłych członków jest szczególnie dotkliwa w rodzinach. Dzieci unikają rodziców i odwrotnie. Wnuki stronią od dziadków i vice versa. Jedynym powodem takiego stanu są dyktatorskie rozkazy pozornie oparte na Biblii, a narzucane przez ciało kierownicze organizacji strażnicy szeregowym Świadkom Jehowy. Leonard i Marjorie Trittin, autorzy książki Witnesses of Jehovah, napisali, że w ogóle nie istnieje możliwość honorowego opuszczenia organizacji Świadków Jehowy. Byli jej członkowie, nawet tacy, którzy w dalszym ciągu są osobami wierzącymi i prowadzą moralne życie, spotykają się z niechęcią i unikaniem stosowanym względem nich przez dawnych współwyznawców. Tymczasem statut Świadków Jehowy w Polsce, złożony w Państwa Ministerstwie, w dniu 13 maja 2014 roku nic o takiej nagannej praktyce nie wspomina. Artykuł 74. Każdy członek związku ma prawo uczestniczyć w życiu społecznym Świadków Jehowy pod warunkiem postępowania zgodnego z celami związku oraz prawem wewnętrznym związku. Odłączyć się od związku, czyli zrezygnować z członkostwa, a także przedstawić swoje stanowisko i na zasadach określonych przez prawo wewnętrzne związku odwołać się od decyzji w postępowaniach, o których mowa w artykułach 76 do 80. Artykuł 76. Członek w związku ustaje, gdy członek staje się członkiem zboru poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składa gronu starszych lub przesyła do biura oddziału pisemne oświadczenie o odłączeniu się, składa przed dwoma członkami związku ustne oświadczenie o odłączeniu się, jest w oczywisty sposób winny postępowania sprzecznego z prawem wewnętrznym związku, zostaje wykluczony decyzją co najmniej trzech starszych w następstwie postępowania prowadzonego na podstawie prawa wewnętrznego związku i gdy umiera. Brak zatem w statucie informacji o zobowiązaniu wszystkich lojalnych członków Organizacji Świadków Jehowy do unikania byłych członków tej organizacji, choćby byli najbardziej przyzwoitymi i prawymi ludźmi. Szeregowi członkowie tej organizacji nie są zapoznani ze statutem organizacji Świadków Jehowy w Polsce. Nie wiedzą, że taki dokument istnieje. Dopiero kiedy zrobiło się głośno w internecie o statucie, zaczęli przyznawać się, że tak istnieje. Osoby odpowiedzialne w tej organizacji, tak zwani starsi zboru, też nie mają takiej wiedzy. W żadnym z miejsc spotkań tego zrzeszenia, ani na stronie www, nie jest on udostępniony. W ten sposób pozbawia się każdego członka prawa do rzetelnej informacji.
Jako oficjalny dokument urzędowy został wysłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jako statut świadków Jehowy w Polsce w dniu 13 maja 2014 roku. Chciałbym wytłumaczyć, że wyłączenie brata czy siostry ze zboru jest zgodne z Biblią i człowiek jest wyłączony nie z powodu swoich grzechów, ale braku skruchy za popełnione wykroczenia. Nauczanie w sprawie wykluczonych i odłączonych od świadków Jehowy. Tutaj jest informacja odnośnie książki Paście Trzodem Bożą. Cytat z podręcznika dla starszych zboru, czyli z tej właśnie książki Paście Trzodem Bożą. Jest to publikacja poufna, wyłącznie do dyspozycji tychże osób duchownych. Członkowie zborów nie mają możliwości się z nią zapoznać. Zawiera instrukcje wskazujące, w jaki sposób starsi zborów powinni rozpatrywać wszelkie wewnętrzne sprawy sądownicze oraz jakie konsekwencje powinni nakładać na osoby, które naruszają zawarte w niej zasady. Rozdział 12. W poniższych sytuacjach, choć nie są to wszystkie, w grę może wchodzić rozpasanie, jeśli obwiniony przejawia bezczelną, lekceważącą postawę, praktykując następujące rzeczy. Czyli utrzymywanie nieuzasadnionych kontaktów z osobami wykluczonymi lub osobami, które się odłączyły. Jeśli ktoś mimo wielokrotnych rad starszych w dalszym ciągu, dobrowolnie i bez uzasadnionej przyczyny, utrzymuje kontakty z osobami, które zostały wykluczone lub się odłączyły, a nie są jego krewnymi, stanowi to podstawę do podjęcia działań sądowniczych. Gdyby jakiś członek zboru był znany z utrzymywania nieuzasadnionych kontaktów z krewnymi, którzy zostali wykluczeni lub się odłączyli, ale nie mieszkają z nim pod jednym dachem, starsi powinni z nim porozmawiać i udzielić rad opartych na Biblii. Omówię z nimi myśl z książki Miłość Boża, strony 207-209. Jeśli wyraźnie widać, że w tej sprawie chrześcijanin lekceważy ducha zasad leżących u podstaw postanowienia o wykluczeniu i nie reaguje na rady, to nie nadaje się do otrzymania w zborze przywilejów powierzonych przykładnym głosicielom. Nie zostaną wobec niego podjęte działania sądownicze, chyba że będzie utrzymywał z taką osobą kontakty na płaszczyźnie duchowej lub otwarcie krytykował decyzję o wykluczeniu. A teraz będą cytaty z literatury Świadków Jehowy, czyli nauczanie niewolnika wiernego i roztropnego, jak podaje broszura Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy. Niewolnik wierny i roztropny jest tożsamy z ciałem kierowniczym Świadków Jehowy, o którym mówi rozdział 4, artykuł 25 statutu. Czy rozmyślnie utrzymywałbym częste kontakty z kimś, kto został wykluczony ze zboru lub się od niego odłączył? A jak bym postępował, gdyby chodziło o bliskiego krewnego, który ze mną nie mieszka? Taka sytuacja może być prawdziwą próbą naszego umiłowania prawości oraz lojalności wobec Boga. Zrywając kontakt z osobą wykluczoną albo kimś, kto sam się odłączył od zboru, pokazujesz, że nienawidzisz postaw i czynów, które do tego doprowadziły. Źródło Strażnica, 15 luty 2011, strona 31. Następny cytat. Czy dowodzisz swojej świętości, nie utrzymując kontaktów z członkami rodziny, ani innymi osobami wykluczonymi ze zboru? Strażnica 2014, 15 listopada, strona 14. Ale co zrobić, jeśli poza zborem znalazł się nasz krewny lub bliski przyjaciel? Niewątpliwie jest to próba lojalności, nie względem tego człowieka, lecz względem Boga. Jehowa obserwuje, czy będziemy przestrzegać Jego przykazania, by nie zadawać się z żadną taką osobą. Strażnica z 15 kwietnia 2012 rok, strona 12. Następny. Nie szukaj wymówek, żeby móc kontaktować się z wykluczonym krewnym, na przykład za pośrednictwem SMS-ów czy maili. Strażnica z 15 stycznia 2013, strona 16, akapit 19. Dalszy cytat. Jeżeli ochrzczone dziecko zostaje wykluczone, od członków zboru oczekuje się, że przestaną się z nim zadawać. Strażnica z 1 października 2001, strona 17, akapit 16. Następny. Zgodnie z zasadami biblijnymi nie utrzymujemy kontaktów z wykluczonymi oraz tymi, którzy odłączyli się od zboru, chociaż mogą oni przychodzić na zebrania. I to jest z publikacji Chrześcijańskie Życie i Służba, kwiecień, strona 2. Jehowa wymaga, żebyśmy przestali się zadawać z osobami, które nie okazują skruchy.
Chociaż może to nie być łatwe, musimy unikać kontaktu z wykluczonymi krewnymi przez telefon, SMS-y, listy, maile czy portale społecznościowe. Strażnica, październik 2017, strona 16. Załóżmy, że lekarz mówi Ci, byś unikał osoby cierpiącej na śmiertelną chorobę zakaźną. Będzie dla Ciebie oczywiste, co ma na myśli i ściśle zastosujesz się do jego przestrogi. Odstępcy chorują pod względem umysłowym i szukają sposobności, by zarazić innych swoimi zdradzieckimi poglądami. Jehowa, wielki lekarz, zaleca nam, abyśmy unikali kontaktów z nimi. Strażnica, 15 lipiec 2011, strona 16. Kolejny cytat. Po wysłuchaniu wykładu na zgromadzeniu obwodowym wraz z rodzoną siostrą postanowili wprowadzić zmiany w sposobie traktowania matki, która z nimi nie mieszkała, a od 6 lat była wykluczona ze zboru. Zaraz po zgromadzeniu brat ten zadzwonił do niej i po zapewnieniu, że dalej ją kochają, wyjaśnił, że już nie mogą z nią rozmawiać, chyba że będą tego wymagały ważne sprawy rodzinne. Nasza Służba Królestwa, sierpień 2002, strona 4, akapit 13. Kolejny fragment ze strażnicy. Pewien młody człowiek ponad 10 lat był poza zborem. Jego ojciec, matka i 4 bracia przestali się z nim zadawać. Nieraz próbował się do nich przyłączyć w różnych zajęciach, ale co godne pochwały, każdy członek rodziny stanowczo się temu sprzeciwiał. Kiedy mężczyzna ten wrócił do zboru, powiedział, że zawsze tęsknił za towarzystwem bliskich, zwłaszcza w samotne wieczory. Jak przyznał, gdyby rodzina utrzymywała z nim chociaż niewielki kontakt, to by mu wystarczyło. Ponieważ jednak nic z krewnych, nawet sporadycznie tego nie robił, gorące pragnienie przebywania z nim stało się jedną z pobudek do odzyskania więzi z Jehową. Strażnica z 15 kwietnia 2012, strona 12, akapit 17. Jedna z moich córek została wykluczona ze zboru za niebiblijne postępowanie. Bardzo kocham wszystkie moje dzieci, ale lojalność wobec Jehowy jest dla mnie sprawą najważniejszą. Dlatego razem z pozostałymi dziećmi ściśle przestrzegaliśmy biblijnych wskazówek co do traktowania osób wykluczonych. Strażnica z 15 kwietnia 2012, strona 12, akapit 17. 2 filmy o nieodbieraniu telefonu od dzieci. Przykładowe filmy instruujące, w jaki sposób rodzice powinni unikać dziecka, które zostało wydalone z organizacji Świadków Jehowy. Zgodnie z wcześniejszymi cytatami z publikacji, tak samo powinni postępować wobec bliskich, którzy odeszli z własnej woli. Linki tutaj znajdują się do filmu. Z uwagi na krzywdę, jakie polityka zarządu tej organizacji religijnej wyrządza swoim byłym członkom, co skutkuje problemami zdrowotnymi i psychologicznymi, uposzkodowanych rozpadem rodzin, a nawet próbami samobójczymi, Rosja zdelegalizowała organizację Świadków Jehowy z kilku powodów. Rozbijaniem rodziny, przepisywaniem majątku na organizację w USA oraz literaturę, która prowadzi do podziału. Sąd Australii oskarża tę organizację o pedofilię. I tutaj Zbigniew wkleja link, jak siostra z Belgii domagała się swoich spraw w sądzie w sprawie ostracyzmu. I organizacja tutaj w tym momencie przegrywa za niesłuszny ostracyzm. Uprzejmie prosimy o staranne zbadanie zgodności praktyki ostracyzmu z Konstytucją i prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Czy wolno obywatela dyskryminować? Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucja, artykuł 32, punkt 2. Bardzo prosimy o zbadanie ze szczególnym uwzględnieniem statutu Świadków Jehowy w Polsce, z badaniem tej sprawy. Każdy związek wyznaniowy jest rejestrowany przez tą instytucję. Więc liczymy na Państwa pomoc w tej niełatwej sprawie. I na tym generalnie listy Zbigniewa się kończy. Chyba przyznacie sami, że jest bardzo dobrze udokumentowany, zawiera linki, a także podaje szereg publikacji, które zachęcają Świadków Jehowy, nalegają na to, aby trzymali się oni wszyscy lojalnie zasad podanych przez tę organizację. I na tym tyle. I to na tyle. Ten kanał będzie dotyczył spraw związanych ze Świadkami Jehowy, obecnymi, a także byłymi, więc będą się pojawiać kolejne tematy na tym kanale, szczególnie z uwzględnieniem kwestii emocji, które w tej organizacji są traktowane
Bardzo to macoszemu.